A ci tu pokażę zaraz. Czekaj, czekaj. Tyki, tyki, tyki. No. O, beka z Madek. 4 dni temu wrzucona. Za 6 miesięcy. No. Czekaj, zaraz ci pokażę. Studio tylko włączę. W lutym. Treści. Ogólnie filmów jest wrzuconych, powiem wam. Czekaj, wyświetlaj 50 na stronę. No, dawaj. No tak, bo stream leci, to kuźwa Chrome się sra jak głupi. Druga zakładka 50, czyli 100 filmów jeszcze nie ma tych, co są zaplanowanych. Trzecia zakładka, czyli 150 filmów dalej są w planie. O, są. Dobra, słuchajcie. Teraz patrzcie. O, to jest to, co teraz jest, nie? Tokyo Jungle. To jest to. Gdzie był, mówicie, był. O, tu. Tomb Raider, level 16, Antarktyda, nie? I teraz patrzcie. I to jest to, co zostało opublikowane. I do publikacji macie tutaj. I teraz o. Tomb Raider, level 17. 28 czerwca będzie publikacja. I ostatni będzie 6 lipca. To nie, za 2 tygodnie gdzieś będziesz miał finish, nie? 6 lipca. Dalej, zobaczcie, i potem tak, wracasz. I to jest właśnie lista do tego. I masz. I Tomb Raider 4 będzie 22 lipca. No za miesiąc, ty, pa. Za miesiąc, kuźwa zgad. Jest za miesiąc. Potem następny 30 lipca. Potem 5. No i tak o. I to widzicie. I są właśnie tu miniaturki i opisy są wrzucone, nie? O, i tutaj na tym skończyłem. Czyli 18 września jest. Opis, ale nie ma jeszcze miniaturek, chociaż tutaj już niektóre są miniaturki. Nie, bo ja, że jak już zaczynam jedną grę robić, to już po co lecę dalej, nie? A opisy? Tu macie, nie? Pokazane. O, 50, a nie widzicie tego. Dobra. I opisy są, kończą się, urywają się opisy na. O, 31 grudnia, o lepiej. I co? To jest Tomb Raider 5.1.2 rosyjskie plansze. I tu właśnie, i teraz 20, od 21 grudnia mam do zrobienia tak. Tyle. Opis i miniaturka, nie? I to jest najnowsza. A, no właśnie, to są właśnie. To tu jeszcze widzę są. Aha, bo robiłem Forza, dobra. Chyba tak. Ja Forza robiłem ostatnio, i tu macie. I opisów tylko nie ma, nie? No i zakończyłem właśnie tutaj, o. Częściowo zablokowany. Bo cały czas próbuję pozbyć się tych kawałków, co były właśnie nam się wpierdzieliły w tym. Czekajcie, jakoś to się zmieniało. Czekajcie, zmienię to, żebyście nie widzieli tam tych informacji. Czy już zniknęło? Nie, jeszcze jest. Wyświetl opcje. O. Teraz widać. I teraz tak. Jakie się przychrzaniły jeszcze wytwórnie? Do Determinate Mudvayne. Ile? 21 sekund. Film nie można oglądać ani na nim zarabiać. No to pyk. Wycisz utwór. Odtąd dotąd. Dalej. Wycisz. I ja to robię już kuźwa tydzień, nie? Bo tego było o wiele więcej, nie? Teraz tutaj nie ma wpływu, ale wcześniej to było kuźwa, powiem wam, zasyp tego, nie? Ja się nie dziwię, jak ten film będzie niemy, nie? Jak ten film będzie niemy, nie? Czekam na to, nie? No. Dobra. Tak, prawa autorskie są wspaniałe na YouTubie, nie? Ale ja rozumiem, no ja wiedziałem, że tak będzie, nie? Ja byłem tego świadomy. Więc to akurat nie jest wina YouTuba, tylko to jest moja wina, znaczy wina. Było to tak naprawdę YouTube jak zwykle się przykrzania. No to jest normalne, no muszą praw autorskich bronić, nie? Słuchaj, ja mógłbym tego nie mieć. Zobacz, ile filmów było wrzuconych, jest 150. Dobra, pi razy drzwi. 200 filmów wrzuconych i żaden nie miał claima, nie? Bo trzeba tego pilnować. Underground 2. Underground 2. I zostało jeszcze 15 ostatnich wyścigów. Dobra. To wrzucone, włącz PS2.
Włącz PS2. Włącz PS2. Przerzuć na pass true. Daj pada od PS2. O, weźmiemy tego nowego pada od PS2. Zobaczymy, czy moje czyścidełko, moja metoda czyszczenia pomogła. Czy jest w ogóle, wiecie, przechadza podliwy ten pad. Ja go wziąłem, wiecie. Randomowo go se wziąłem z piwnicy. Z piwnicy z srogo zabranych. Czekajcie. Nie działa. Upsik. Ani X. Nic nie działa. Nic nie wciskałem. Coś się samo wcisnęło? Nie, nie działa nic. Czyli dupa. Pat albo jest, albo źle go skręciłem. Prawdopodobnie go źle skręciłem. Ten też kurwa nie działa. O, działa. Czyli będzie trzeba go jeszcze sobie go naprawić. No nic. Dobra, kończymy tą tego Undergrounda, chociaż jedną grę w tym miesiącu, bo jeszcze w tym miesiącu żadnej gry nie skończyliśmy. Fajnie byłoby to ogarnąć. Chociaż nie, mogłem nie wziąć tego odpalać, bo ja bym chciał zrobić tego. Ja bym chciał bardziej ogarnąć teraz te zawody, które nam zostały do te zaległe, że tak powiem. Haha, no tak. A w ogóle ten koleś, który pisał do mnie kuźwa dwóch typów. Teraz jest jakaś moda na Mortal Kombat, bo kurde, już któraś osoba się pytała o Mortal Kombat. Oczywiście 20, albo 1/3 proponuję, albo połowę nawet, nie? Więc powiem wam, że kuźwa coś z Mortal Kombat się dzieje, bo kuźwa ludzie się naprawdę może nie biją o niego, nie? Ale kurna się, że tak powiem, chcą. A dobra, czekajcie, muzykę włączymy, bo już mi się nie będzie chciało wrzucać kolejnych. Wybaczcie, już koniec muzyki. W grze. Bo nie chcę znowu mieć tym problemu. Chcecie sobie włączyć jakąś fajną muzę z tego. Łączcie sobie music. Music! Tempa pipa. A i zostały jeszcze suwy do zrobienia. O właśnie, to o tym też trzeba pamiętać. Zobaczyć ile procent w ogóle jest. Czego też nie zwróciłem uwagi. Na starcie możemy sobie to odpalić, bo to nic nie kosztuje nas. Tak zaraz sobie tutaj odblokujemy, nie? Już patrz, stówka. Już dwie. No prawie trzy. Albo nie. Albo jeszcze mi kurna musiał podpindolić, no. O, dobra. No i to jest płynna gra. A nie to czwórka. No, było ciężko, ale lecimy. Już prawie nie cała połowa. Cieszę się, że obejrzałem całego Tomb Raidera do tej pory. No to dobrze, cieszę się. No, chociaż ktoś to ogląda. Albo inaczej, ktoś to ogląda i się do tego przyznaje. No. Ja powiem ci momentami, jak oglądałem, czasami włączę sobie zobaczyć, jak mi idzie, nie? To powiem wam, że oglądałem jakiś materiał, nie pamiętam jaki stream ostatni, jeden z ostatnich odcinków,
Boże, jak ja tam klołem, ty, co chwilę tylko przekleństwo, przekleństwo, przekleństwo. Mówię, kuźwa, kudi, opanuj swój język, że tego się kurna... Nie, dla mnie to nie jest, kurcze, zabawne, ani fajne, nie? Ja powiem wam, że kurczę, czasami to tak przesadzam z tymi przekleństwami, dlatego się ograniczam i staram się nie klnąć teraz na tych streamach tak często, nie? Bo czasami te moje przekleństwa w ogóle nie mają sensu, że po prostu są wplecione w zdanie zamiast interpunkcji. Ale czasami, wiecie, jak się odpalę, to po prostu się tego nie da wyplewić z języka. Więc staram się właśnie, staram się jak mogę ograniczyć przekleństwa. Ale powiem wam, czasami się zapomnę i nawet nie wiem, że klę, nie? To jest przerażające. To mnie przerażająco przeraża. Tyle powiem. No, więc myślę, że... Myślę, więc jestem. Dobra, 83%, patrzcie. Nie ma tragedii. A dlaczego mnie zalicza, kurde, World's Event Wins? To mnie zastanawia. Cześć, klikaczu, siemano. Lecimy tam po fiolet. Klikaczu, we wtorek jakby coś, wpadamy na kawę. Nie wiem, o której po południu. Na pewno. Myślę tak 17-18, jak nie będzie dla was za późno. Już jak jesteś, to od razu. Ja muszę wrócić do chaty, ogarnąć się. I ładna pogoda by była, bo jak nie będzie ładnej pogody, to ja sam wpadnę. Mam nadzieję, że powinna być ładna pogoda. Ostatnio nas rozpieszcza. Dobrze. To fajnie, że luźno. Chyba, że będzie fajna pogoda, to pójdziemy na spacer może. Się przejdzieś tam. Ewentualnie. Na lody. Też można. Można, jądra, wagana, pewnie. Jak najbardziej. Jak to jest? O Jezus Maria. Dobra, kijowy wyjazd. Trzy okrążenia. O nie. A widzę, że ci też tam się spieli ładnie. Widzicie, jak się spruli? Też leżą bokiem. Ej, no. To już była hamowa. Nigdy nie lubiłem tych tras tutaj. Nie wyrobił. Dobrze. Dobra, spoko. No, a tu jeszcze spokojnie. Do 22 myślę. Może trochę później. Później jestem. A on tak pojawił nagle obok mnie. Co to było? Patrzyłem na mapę, nie było go. Nagle bum, pojawił się obok. O co chodzi? Tu już by gra go telepnęła. Ketchup, no ale to wiesz, ketchup a kurde teleport to jest różnica. I profesjonaliści mówią na to rubber banding. I wypięcie gumy. Rubber banding, co? My mieliśmy jechać co tym, nie? Kurna, wybiło mnie. Ale hamowałem, to czekajcie, pojedźmy co tym. O. I ci kurwa teraz pojadą idealnie, już się kurwa nie wykruszą. No to wiele lepsza trasa jest, bo teraz oni będą musieli się tu włączyć. Tej, patrzcie, pojechali idealnie, nie? A to dziady jedne, no. Że się tylko mylą wtedy, kiedy ja tam jestem. No szkoda. Nie, ale 82% to 18% wyścigu to praktycznie nic nie zostało.
Mówię, to na URL-e potem będą nas trochę tylko cisnąć, a potem to już będzie gitara. Zdecydowanie tędy jechać już. No to URL-e i URL-e odblokowują auta, tak? Dobrze, kminie. Właśnie już, znaczy nie, może mnie stać jeszcze na jedno auto. Ono jest już na maksa zrobione. Ewentualnie można by jeszcze jakieś jedno autko zrobić. Ładnie przytuningować i zrobić ładnie. Chociaż nie muszę tuningować, też. Weekend, no chyba dla ciebie, Fox. Ja jeszcze jutro do pracy na 7. Ale na szczęście nie 8 godzin. Chociaż tyle. Chociaż tyle. Tu i tu. Na szczęście to jest tylko jedna sobota. Mam nadzieję, że następnych już nie będzie. Następnych się nie pisze. Ja potrzebuję weekendu. Aczkolwiek robota, mówię, robota nie jest ciężka, ale człowiek zmęczony z niej wychodzi, no. Bo to nie jest tak, że się... Bo są prace fizyczne, gdzie wracasz do domu i... Twój mózg funkcjonuje, nie? I tak. Jeżeli masz pracę umysłową, no to co? No to kurde, siedzisz, kminisz i wracasz do domu. Nie chce ci się nic myśleć, chcesz się odprężyć i robisz właśnie rzeczy, kwestie siłowe, bo masz za dużo energii, siły, nie? Wtedy cię rozpiera, że tak powiem, energia. Ale kurna, u mnie, w moim przypadku jest tak, że jest jedno... O kurwa. Jest jedno i drugie. I na przykład ja muszę i chodzić, i po schodach ze schodów, i kurna nosić ciężkie rzeczy, nie? I do tego jeszcze kminić, myśleć, kurwa. No wiecie, no i tak... Jesteś kompletnie wykończony ze wszystkich stron. Z jednej strony spoko, nie? A z drugiej strony to kurde, chciałbyś odpocząć. A z drugiej strony nie masz czasu na to myślenie. Czy ja może wziąć ten? Powiedz mi, wziąć tego laptopa, kurna, czy nie? No sobie wtedy na spokojnie siedział i sobie pracował, kurczę. Laptop jest chyba tam, się nie mylę. Zróbmy jeszcze ten niebieski. Zróbmy ten niebieski, chyba to jest drift albo drag. Może to jest... Nie, to będzie wyścig raczej. Jo, no to lecimy potem. Czy czasówka? Tylko zadaj pytanie, czy rzeczywiście możesz mieć na to czas. No będę miał na pewno czas, wiesz? A czekaj, bo to jest w tym zagajniku. Ja będę miał na to czas na pewno. Prędzej właśnie powiem ci, że czy będzie mi się chciało zrobić, wiesz co chodzi, nie? Czy nie lepiej będzie mi pójść się po prostu położyć spać? Czy wiesz, się wyspać? To jest najgorsze, nie? Bo czasami wiesz, wezmę książkę i nie przeczytam. Czasami nie wezmę książki i kurna, potem żałuję, że jej nie wziąłem, nie? O, hajs. Ja chcę ten hajs. Mówię, a mogę się nudzić i wtedy sobie, wiesz, wezmę. A gdzie to jest? A, bo to trzeba może wyżej jechać, co? Jakoś. No i tu pewnie. I gdzieś. Nie, trzeba było tamtędy wjechać. W sensie, że tu. O, jest. Ile? 400, nice.
Dobra, lecimy po to niebieskie. Oczywiście coś źle pojechałem, no przecież. Jeszcze źle, czy już dobrze pojechałem? O, tam jest, dobra. To jest drag. D-R-A-G. Papież Polak śpiewa razem z nami. O, panie, ty nas wybrałeś. Tak. Kurde, nie mam nic z kremem. Nie mam żadnej kremówki. Czekajcie, jakbyśmy jeszcze to zmienili na niebieski, taki jasny. A, to już kurwa zielony wyszedł. O. Nie, to za ciemne jest, nie? O kurwa. To przesadziło. O, czad kuźwa. Dyskoteka. No, za ciemno, nie? O. Jest chyba w miarę, co? A, kurwa. Przepraszam. Jak to się zmienia obiegi? R2-kami chyba. Idę pobrać najnowsze. Dobrze. Ponoć dobry. No wykrzeni. Myślę, że tu koleś sam poleciał, to ten. A no dali do Game Passa, a ja właśnie zrezygnowałem z Game Passa. O, najgorsze, co? Ja muszę tego, ja... Cześć, co? Ja akurat muszę iść po Series S-a, nie? Kurde, muszę iść po Series S-a. Ach, to było piękne. Dobrze mieć, ale chyba wykupię na samo granie. Odkąd mam Steam Decka, to no. Nie, no wiesz, no ja na przykład to... Ja wziąłem Game Passa dla online'a i do tego jeszcze chcę wrzucić właśnie sobie... Jeszcze coś chciałem. Game Pass online i coś jeszcze było. A, Sea of Thieves przede wszystkim. No i teraz właśnie mam na Diablo 2, nie? W sensie online, żeby być. Też online. Ultimate'a, tak. No mówię, dwa miesiące zapłaciłem 40 zł. Jak Microsoft wykupi Blizzarda, to zapewne będzie sytuacja taka, że Diablo 4 wbijają na Game Passa i tyle, albo Resurrected wrzucą pewnie na Game Passa. Będzie coś najgorsze w Resurrected, że to kuźwa nie wyszło na pudełku, nie? No kuźwa, masakra. Albo kody. No może być, nie? No, kto tam gra, będzie grał w Call of Duty? Ojwa, te Call of Duty to są gry sezonowe, tak jak FIFA kuźwa 2020 już nikt nie gra. Wiesz, to są bezwartościowe gry, te FIFA i to wszystko, nie? Minuta 30. Czyli tak naprawdę jechać tu? Tu gdzieś było wszystko. Pojechać tutaj prosto, tam w lewo i tutaj, dobra. Tu do góry. No nie tak.
Teraz tu jakoś tak w miarę przejechać. Elegancko. I teraz tak. Tu w lewo, w... nie, w prawo, w lewo. Czyli w prawo. I w lewo. I prosto. Jak we mordę szczeli. No, dziadu, kurna. Taksa. Kurwa. Uber. Uber, dziadu. A on byś nie chciał się zmierzyć z kimś po sieci? Kiera, jakaś inna gierka. Ja nie mam kierownicy, to raz. A jaka inna gierka? Sea of Thieves. Ale akurat do Sea of Thieves to tam bardziej co-op. To dwa. A ja online nie gram. Ewentualnie Diablo 2, jak chcesz Resurrected. To mam sobie pobiegać. Na Players 8. Które niestety na konsoli nie. Jest pytanie, gdzie to kurwa jest, bo... Na dole. Patrzę, będzie kurwa na górze, nie? A jak? Ja pierdyle, nie wierzę, nie? Sekunda zostanie? Ho, ledwo! Ledwo, ledwo! Wiesz, no jak zrobią tego Game Passa droższego, to się będzie żaden jego kupować, proste. Mówię, ludzie przestaną, jak to będzie za drogie, to ludzie przestaną to kupować, tak? Dlatego ja mówię, że ja musiał sobie zamienić Xbox Series S na Series Game, nie pamiętam, ten kuwa z napędem, Series X chyba. Kuwa, czy XD, czy jak on tam się nazywa, nie? Więc tyle, ale tak powiem wam, że właśnie teraz samo zgupiałem, nie wiem jak ten. Series X, o właśnie. Sex, o właśnie, tak, 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 to był Xbox Sex. Na przykład Xbox Sexa bym sobie wziął, nie? Wtedy. I wtedy wywalone w Game Passa i kupować tego. Kupować wtedy gierki. O, jak fajnie. A to, że podwyższą cenę Sexa o 50 euro. No i wywalić, tylko kupujesz sobie live'a, nie? Do online'a. Jak nie gram na online, to tym bardziej. I tyle. I będę tak długo grał, będę kupował nowe gry, jak będą wychodzić na płytę. Jak nie będą wychodzić na płytę, będą tylko cyfrówki, to niech wystawię im środkowego palca. No nie, no ja właśnie też live'a kupowałem. Raz kupiłem live'a, ale potem okazało się, że live jest tańszy. Live jest droższy, sam live jest droższy. Od, dajmy na to... Live był droższy. A zostały same gwiazdki. Live, słuchaj, był droższy. Czysty live był droższy od Game Passa Ultimate na Allegro. Więc kupiłem Game Passa Ultimate na Allegro. A mówię, serio, był droższy, kuźwa. Ja kupiłem miesiąc za 25 zł chyba. A sam live chyba kosztował 30. No to bez sensu, to kupię sobie Game Passa, nie? Ultimate'a. Za taniej. Więcej i lepiej. Dobra, jak tam wygląda? 84%. Już wszystkie mamy DVD cover, jeszcze 3 magazyny. No life jest drogi, patrząc na ceny z Allegro. To wiesz, na Allegro musisz sobie kupować wersje specjalne, że ja sobie wykorzystałem akurat przez VPN-a to jedno, nie? A to kupowałem przez VPN-a, to inaczej. Game Passa normalnie kupisz, nie? Na polskim kodzie. Ale musi ci się Game Pass skończyć, nie? Jak się skończy Game Pass, to sobie tam możesz przedłużyć wtedy właśnie za tanio. To raz. A ja miałem ten problem, że ja Diablo Resurrected kupiłem z Turcji. Chyba z Turcji czy z Tunezji? Z Turcji chyba. Tam za 30 zł, 25 zł, 30 zł? Jakoś tak. No i tyle było. I teraz. Tymbak. Apriebus. Siema, siema. Co tam, co tam? Mody odpad, chcesz przyjść?
podłączyć Pegasusa. A już myślałem, że Emi kupa napisała. Wejść po ubrania. Dobra, czekajcie. Zapraszam. Dobra, na razie jest kamera off. Jak on na przymus o 23 pójdzie spać, to będzie cud. Jo. Chciałbym tak, kurde, nie chcieć spać. O Jezus, a żeś tutaj zaorał sam. No po co się bijesz drzwiami? Po co sobie przyciąć rękę? Dobrze, niech przychodzi szef. Cześć, szef. No, albo jesteś, zaraz zobaczymy. No. Chodź, przywitaj się z witami. Młody. A, poszedł sobie. Wylane ma widzów. Nie widzi człowieka, to go to nie interesuje. Czekaj, się nie wyciszyłem. Nie, mikrofon jest, myślałem, że z mikrofonu, kamerę z mikrofonem wyciszyłem. Aha, okej. Okay. A ten, ja się jutro spakuję, jak wrócę, nie? Ja tam dużo nie potrzebuję. Ewentualnie myślę, czy by laptopa nie wziąć swojego. Jak będę się nudził, sobie chociaż te Twitche poogarniam. No nie wiem. Jak wstanę, wiesz, jak wstanę o 5 czy 6, to co ja będę robił? Nie, spoko, jeszcze nie włączam kamery, spoko, spoko. Wii nie biorę. Mała konsolka, ale nie chcę na Wii. Ja nie mam gier na Wii. Siema, wiesz może czemu Lamgens nie nadaje ostatnimi czasy? Sztachista, wiesz? No bo nie nadaje. Ma swoje powody. Spoko, wróci kiedyś. Będzie chciał wam powiedzieć, to wam powie. Ej, Patryk, miałeś burzę wczoraj? Albo przedwczoraj? Tak, mówił, że na kiblu siedział i nie mógł wstać. Taką burzę miał. Spoko, pamiętam, że miałeś z nim kontakt. Tak, tak, mam. Tylko wczoraj rano była ulewa. No i tak jak miał ulewę, to fajnie. U nas tylko tyle, co ksiądz kropiłem. No. Ale ten z wężem, czy ten... Z kropidłem. Przecież mówię kropidłem. No ale widziałeś, jak nowoczesne kropidło wygląda. Wąż kuźwa, jakieś tam coś tam rzucają. Deszcz leje, że... To tradycyjne. Przed chwilą... A, rano. Nie, no u nas w Gdańsku padało tylko przy tym. Spoko, spoko. W Gdańsku padało... Troszkę gdzieś tam w okolicach 10-11. Z tego co kojarzę. A potem wszystko wyparowało, tak fajny chłodek, zimno było. Zimny wiaterek, tak przyjemnie. A potem kurde zaczęło wszystko parować, zrobiło duszno i gorąco. I, no, i stwierdziłem, że beznadziejne, jak chcę zimę. Nie zimę. Tak, zimę, tak. Nie, zima jest beznadziejna. Czaty, co wolicie? Lato czy zimę? Wolicie lato? Nie, to są opcje lato, zima. Skrajność, skrajność. Sensa. Lato, gdzie jest gorąco, upały, pocisz się w pracy, leci się z ciebie, nie ma czym oddychać, kleisz się, są komary, owady, ludzie spoceni w tramwajach, śmierdzący. Czy lepiej zima, gdzie zawsze jest zimno, możesz się ciepło ubrać, czapeczkę w ten. Nikt nie śmierdzi w tym, w tramwaju. Nie ma komarów, muchów. Wiesz, mi piździ. Super. No, ale chociaż wiesz, jak się ubrać. Nie, właśnie nie, bo raz masz zimniej, raz masz cieplej. O, masz śnieg. Nie, no. Śnieg wcale nie jest fajny. Zajebisty jest. Rzucasz się, lepisz bałwana. Proszę bardzo, lato. A ty co tam burczysz? Lato, zima, zima. No widzisz. Nie ma żadnych, kurde, pyłków.
O. Nie wiem. Wolę to niż zimę. Zastanawiać się, jak przejść na drugą stronę jezdni. Wolę to niż zimą zastanawiać się, jak przejść. Ale ja nie rozumiem, a co? Przez... No bo jest czasami lód na chodniku, wiesz, ludzie się ślizgają i się przewracają. To zajebiście, to jedziesz i się rozślizgujesz, a nie kurde idziesz jak kloc. Może jak idziesz i złamiesz nogę. No to masz odszkodowanie, to raz. Zobaczę, co mi jeszcze posiłuje. Masz odszkodowanie, to raz. Druga sprawa, masz parę dni urlopu, albo tygodni nawet. Świetna sprawa, możesz sobie pograć. Same plusy zimą. Masz tego... Tiko to możesz sobie na ręcznym po parkingu na lodzie pojeździć. Na łyżwy możesz jechać. Pochodzić sobie po jeziorku fajnie. Wlodzonym. Same plusy. Ja nie wiem, gdzie wy... Nie wiem, dlaczego ludzie nie lubią zimy. Skrobanie. Znowu mnie wyganiasz. On mówi, że mama idź, stąd tata streamuje. No i ja mi poszło. To możemy teraz rozmawiać na normalne tematy, słuchajcie. A nie jakieś zimy. Zimy, może wy zimy. I teraz zaraz. Pojawił swój ryś. O, dobra, wychodzimy. Drifty porobić, tak, to jest to. Ja tylko powiem wrażenie, ja wolę zimę, nie? Wiem, że jest pizga, jest wtedy dyskomfort, ale kuźwa zawsze wiesz, jak się ubrać, zawsze jest fajnie. Zawsze jest zimno, nie pocisz się. A ja nie cierpię się pocić, powiem wam, nie? A ja, kurna, teraz jak jest ten upał i jak idę, kurde, podłączyć kompo, to się ze mnie leje normalnie, z truszkiem. Jak mam na przykład, ja dzisiaj miałem taką niebieski t-shirt, to się robił granatowy. Od potu, nie? Miałem wrażenie, że jest ten, że kurna normalnie czułem strugi potu, wiecie, tu po bokach leciał, po plecach, a dajcie spokój. Ręce, co słuchajcie, jak mam włosy, wszystko mokre, nie? Da. Więc jak jest tak 19-20 stopni, to jest spoko, nie? Dobra, słuchajcie, jeszcze są tutaj te i są jeszcze trzy gwiazdki, tak? To lecimy po te gwiazdki, porobimy. Robimy gwiazdunie. I potem zrobimy suwy i zobaczymy, co się tam pojawi w tym, nie? Jeszcze serce bolało? A czemu? Ja się ostatnio, kurna, męczę, kuźwa, z krwią z nosa. Nie wiem, co się dzieje, ale po prostu leje się mi z nosa jak porąbane, nie? Więc nie wiem, o co chodzi. 45 sekund. No, zajebiście zacząłem. Nie zdążę. Nie mam bata. Aczkolwiek. Ciśnienie albo coś innego, nie. Wiesz co, ostatnio jakoś właśnie tam albo ból głowy jest, albo coś, nie, przemęczenie, albo ta pogoda, nie, z dupy. Tak może być, nie. Ja się pocę strasznie, nie. Albo tuż pora na mnie. Najgorzej to było, wiecie, ja se tu montuję, robię kompa i nagle, wiecie, czuję, jak coś mi tutaj się wilgotno robi, takie, wiesz, akurat miałem tutaj, porobiłem coś takiego, że miałem tak ręce, nie, z boku. I coś tam, wiesz, piszę, tutaj klawiaturę i tak czuję i krew, nie, mówię, o kuźwa, dotykam, krew, szybko, chusteczka, tu, tego, nie, mówię, kuźwa, zatykam to i jednym ręką, kurna, wszystko robiłem. Straszne to było, nie.
Ale ciało jak pojebane. No i tak zawsze, ja często mam tak, nie? Właśnie najgorzej to właśnie jak jest, mam katar, wydmucham nosa, wytrę i czuję mokro, krew. Lekarz mi powiedziała jedna, że to może być coś tam z ściankami, kurwa, nosa, czy coś, że one są nieszczelne i że trzeba coś tam wypalić, kurwa, przepalić, czy coś takiego i powinno, spoko, nie? Jakby na przykład mi głowa bolała i miałbym krwotok taki z nosa, no to już powiem wam, bym się już zaczął martwić, nie? Żeby to miał, wiecie, żebyś jeszcze miał z bólem głowy, nie? Może właśnie ciśnienie czy coś, nie? No ale to tylko jest albo ból głowa boli, albo z nosa leci. Gdzie to? Nie widzę tego. A może i znowu tu, tak? Czyli na dół. I tak będzie właśnie, będziemy jechać teraz tu i do portu, z portu tam i stam do portu. I tak będziemy, kurna, to będzie co chwilę tak właśnie, to mnie zawsze wkurzało w tym. W tej grze. Możemy wcześniej wyjechać. Mnie dzisiaj rano mocno kuło w klatce piersiowej. No do lekarza. Mogło być mikro coś tam, mikro zawał. Piątka z plusem. O. Dobrą zupkę zrobiła. Może się załapie. Tak. I co, tu wjedziemy sobie. Tu i w lewo. Oj, przegapiłem. Skrótem Asterixie, skrótem. Pozabieramy i tu. I tu. Do huty. Hey man, Power Magazine just shot your car for their next release. No, back, show off. Jeszcze się jakoś robiło? Jak się robiło, żeby... No, bo jeszcze te gazy puszczał, nie? To fajnie wygląda. Co fajnie brzydko wygląda. Szmery, których się już nie leczy od lat. Serce nawalało. A. Wiesz, ja miałem tego, nie? Jak mi wyk... O! Proszę bardzo. Miałem na przykład jak ten... serce naparzało nierówno, wiecie co? Ledwo co, kurwa, tam wstałem. W ogóle źle się, strasznie źle czułem. Tak, poszedłem mnie... Miałem migotanie przedsionków, to kurwa, to jest przewalone, nie? Choróbsko. No i dupa, nie? I teraz do końca życia przez to migotanie, do końca życia będę zapindalał. Tak, myślę, że to jest do góry, nie? Nie. Nie wiadę tędy. I przez to gówno, teraz migotanie przedsionków. Ja muszę, kurwa, bardzo drogi lek brać, nie? Cały czas.
Już do końca życia raczej. Zajebiste, co? Na miesiąc 150 zł. Jeden lek. Nie by kurwa nie dostać zawału. Super. I przez to mi to rozrzedza krew. I to właśnie też może być wynikiem tego, że właśnie mam te krwotoki z nosa, nie? To, nie? Na ramieniu, co mam, widzicie tutaj to, nie? To jest za pobranie, pobranie krwi ponad tydzień temu. Jeszcze mi to nie zeszło, nie? Przez to właśnie, nie? To powinno już po paru dniach zejść, nie? Normalnie u mnie. A teraz, kurna, trzyma się to, kuźwa, ponad tydzień, nie? Ja tą gwiazdkę wiem, że zrobimy z drugiej strony, bo ja wiem, że będziemy wracać zaraz tam. Będziemy tędy wracać. A ja mogę sobie wrócić tamtędy? Mogę też tędy wrócić. O kurwa, nie trafiłem. Byle grać, ja. No co jest? Nie mogę tego kliknąć. O nie, czekajcie, to gdzieś indziej jest. To tam, no to za problem. W prawo, w lewo. Patrzcie, w prawo. W lewo. I w prawo. Jak wjazd na stadion. I co? I tu. Chyba tędy. I na drugą stronę. O, i tu włączymy sobie suwy. Zobaczymy, jak tam właśnie z suwami się coś dzieje. ...102 metry! O, jakie... Jakie sunie! No i dobra, słuchajcie. Elegancko. Powolutku, powolutku. Że tak powiem. Dochodzimy do końca. To mamy wszystkie magazyny chyba zrobione, czy jeszcze nie? Zaraz zobaczymy. Tak, wszystkie magazyny, wszystkie DVD covery. Wszystko jest już. Tu odblokowane 100%. Zajebiście. Czyli mamy tak naprawdę już więcej magazynów nie będzie. Mamy 84%. Tu zostało mi jeszcze URL do zrobienia. No i tak naprawdę 8% z tego. To i tak mało. A, dobra, mieliśmy się przerzucić na suwy, nie? Tak, bo to już końcówka będzie. A nie, jeszcze trzeba te zawody zrobić, co były poza sponsorami, nie? Właśnie, trzeba jeszcze te zrobić. Czekajcie, stage pierwszy. Patrzę, czy wszystko jest completed. Drugi. Completed trzeci. O, coś. O, dobra, trzeci jest do zrobienia, widzę. Dobra, lecimy. Drag. Lecimy dragiem. Wiem, że 100% nie będzie. Będzie 99%. Jak będzie 99%, to będzie dobrze, nie? Chociaż tyle. Nie pamiętam, co było za to. Nie pamiętam, co było za drugi. Chyba i trzeci stage. Za outruny do odblokowania.
Kurna, w złą stronę pojechałem. Aj, aj, aj. Wszyscy to talent. Czy ja to wygrałem? Nie, chyba, co? Nie, tego chyba nie wygrałem. Nie, to nie było wygrane chyba, co? Nie było, że won. Teraz jest winner. O, teraz masz, o to mi chodziło. Bo tak kasy nie dostaniesz, jeżeli robisz za pierwszym razem, to kasy nie dostajesz, nie? Tego czarowa restart i wtedy kasy dostajesz i reputację. Minus jest takie, że cię wrzuca z powrotem na mapę. Nie? Cię wrzuca z powrotem na mapę, musisz znowu wejść do garażu, wejść do tego, nie? I sobie chociaż hajsy porobisz. Nie wiem, czy jest sens robić hajsy tutaj na początku. Teraz, jak można to zrobić później. Dobra, to mamy, to mamy. To świara fajki. Ale patrz, czy mi ręce fajami śmierdzą, przecież ja nie palę. To kuła z dworu coś wali. Wali faje. Fight fire. Stage trzeci to był, nie? Gdzieś tam na końcu. Ale robiliśmy wszystko, nie? Ale nie wszystkie były komplety. A tak jak wam mówiłem, to są rzeczy, które są właśnie od sponsorów. Te sponsorowane to są, nie? Gry się palą, jo. Będę tutaj lampy by się zapaliły chyba. Lamp pożarówy. Potrzeba prędkości podziemie 2. Pan zagadka. Nie. To jest potrzeba za... Bo potrzeba za szybkość metro 2. Mhm. Ledwo, kurwa. Jak tam dzień mija? A ciężko. Nie no, powiem ci, że... Return to World Map. Powiem ci, że spoko. Aczkolwiek nie podobał mi się początek streama. Nic mi kuźwa nie szło, nic mi kuźwa nie szło. A nic nie skończyłem. Znaczy, jedną mapę w Overboardzie zrobiliśmy. Tylko jedną mapkę w Overboard, jedną... Nawet jednej misji w G-Police nie zrobiliśmy. Tu chociaż się coś ruszyło, nie? Chociaż tyle. Ale powiem ci, ciężko było. Oj, było ciężko. No to teraz tak zrobimy tutaj, że dostaną tylko URL-e. A, jeszcze SUV-y. Jeszcze SUV-y trzeba zrobić. URL-e i SUV-y. Ani jednego perfekta nie miałem, nie? A poszedłem jak swój. Jak po swoje. Młody widzę, że jeszcze nie śpi. Jeszcze za pindala. Dobra, wyczyścimy stage trzeci i bierzemy się za
sprint, to teraz bierzemy się za coś innego. A tak naprawdę to będziemy rajdować kogoś. Mówię, ja jutro do pracy rano idę, więc musicie mi wybaczyć. Moją taką niekonsekwencję i w piątki zawsze więcej graliśmy, nie? A niestety. W niedzielę też sobie długo nie pogramy, w poniedziałek też sobie długo nie pogramy, dopiero w środę będzie można się ogarnąć, nie? Więc w środę planuję skończyć Underground 2. Nie będę się rozdzielał na Force, więc niestety czerwiec będzie słaby, jeżeli chodzi o przeszednięte gry. Więc to niestety mój... 102 metry! Dlatego powiem wam, że ja sobie... Tak, w niedzielę postaram się to zastreamować, no trzeba coś porobić. Odpaliłbym sobie tego asasyna, tego diabełka dwójką bym sobie pograł. Nie, wiem, że jest nuda, bo to najniższy poziom, wiecie, tam początek, to tam nie ma co się srać, nie, jeszcze nekromantą. Też nie wiem, czy ja nie zacznę od nowa dla was. Chciałbym sobie zacząć od nowa, właśnie z historyjkami, z tym wszystkim, bo z tego co ja słyszałem, to wszystko tak jak w normalnym, są poprawione te lektorzy, są poprawieni bardzo. Nie wiem, czy odpowiedzieć do początku, wiecie, tak o. Ludzie grają w czwórkę, będziemy w dwójkę grali, o. I będę udawał, że nie wiem co się dzieje, że gram pierwszy raz, no nie, prawda. Będę mówił, że gram pierwszy raz w Diablo 2 Resurrected. O! Pierwsze wrażenie. O! Haha! Co, prawda, to prawda. Taka półprawda, ale prawda. Nie będę oszukiwowywał. Trzecie. To nie? Dobrze gadam. No, nigdy nie przeszedłem. Diablo 2 Resurrected. O, Strytix. Ja pierdziele, jaki głupi. Lap time 36. 36 sekund? Może być. Może być 36 sekund. Jeszcze suwy trzeba ogarnąć. Oh, dobra, słuchajcie, 4 godziny streama. Poróbmy jeszcze z parę minut i będziemy kończyć, bo jeszcze bym się może dzisiaj zaczął szpakować. No bo jak najszybciej to ogarnąć. Misiabusi! Już pierwszy? Szybko! 2 sekundy różnicy? Szybko! Jakieś tutaj mam wrażenie, że im dalej, im szybsze auta, są łatwiejsi do pokonania w StreetX-ie. Przede wszystkim. Albo się już sam komputer gubi. Skomplikowalności tych tras. Mam takie wrażenie. Właśnie muszę jutro rano wcześniej wstać. Jak z kolegą jadę, to będę musiał kuźwa ogarnąć jeszcze w samochodzie trochę pasażera, bo u mnie tak jak młody siedzi z tyłu zemi, to wszystkie wiecie, rzeczy, torby, jakieś tam kurna reklamówki, to wszystko leci u mnie na siedzenie pasażera. Teraz będę jechał z kolegą. Trochę siara by była, bo czekaj, tylko worasy przerzucę, nie? Aha. No 37 bez jaj, nie? Ale to chyba już pobiłem rekord, bo 37 co? Już 37,2 tutaj. Aczkolwiek nie jadę idealnie. Dobra, up. Dobra. Upsa.
Tak? Czyli 7-9, słuchajcie, te czasy są podobne, nie? Więc może rewelacyjnie. Dobrze, ale 15 sekund mam do typa, czajcie to? To jest niesamowite, jaka jest różnica. To jest nawet dublował typa, znaczy raczej nie wydubluje. Ale koleś, o, widzicie, jestem za zakrętem, pojechał tam w dół. Jeszcze z dwie okrążenia bym go dojechał. 20 sekund. Celica GT300, no to są słabsze auta. Ale powinny być porównane do naszego. Circuit. Przez tą pogodę i te kurna upały chleje jak głupi, nie? Pije i pije cały czas. To jeszcze łączyło się z jedzeniem, to już tyle. Najgorsze jest w tych upach to, że nie jestem nad wodą. No ja w robocie. Wypiję spokojnie z 2 litry wody. Od półtora, też nie wiem, czy to jest litrowa butelka, czekaj. Może to jest litrowa butelka? No to 1,5 litra wody gdzieś wypiję, nie? W pracy, jak jestem. W domu też, kurna, to kartonik soku prawie litrowego. Ewentualnie jakiś tam, wiesz, kubek herbaty. Może kawy czasami, nie? Już dawno kawy nie było. Nie, ostatnio na streamie piliśmy kawę? Nie, to tylko na streamach. Jo, przepraszam za skłamę, teraz sobie przypomniałem, że ja piję kawę na streamach. No to będzie, że co 2 dni i to jeszcze pół kubka wypiję, nie? No całego już nie mam siły, nie? Więc tak to jest, tak się czas, tak się życie zmienia. Coś jest, a potem tego nie ma. Życie jest tylko siłą oddechu. Coś tam, coś tam. Coś tam niebezpiecznie i coś tam trwa wiecznie. Piję wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął. I oczywiście pod górkę, nie? O, i oczywiście na czołowe. To dziady. O, oczywiście, kudy muszę to spieprzyć. I oczywiście na... Zawsze dojechał po drodze, nie? Po tak bokiem i potem bum na 2. Ale że to są okrążenia. Dosyć długie widzę, bo tu już 2 minuty robimy. O, też fajny chłodek leci. O, powietrze fajne. Jeszcze. O, to się kończy wyścigiem na... Okej. Okay. Ała. To... Boże, grzmi. Na szczęście w grze. Aczkolwiek może i nie, na szczęście. Nie obraziłbym się, jakby tutaj spadł deszczyk sobie. Jeszcze, z 2 razy. Zdając życie pewnie, chociaż nie wiem, to może padać tu z tym samochodem. Co tyle dobrze. Ja muszę teraz szybko wjechać na drugi pas. O, będzie mi bezpieczniej. Chciałbym jechać pod prąd. Szybsza reakcja. Tu więcej czasu na reakcję inaczej, no tak. To chciałem powiedzieć.
Kurde, żeby jutro szybko, łatwo poszło, ale bym chciał, żeby to jutrzejszy dzień był szybciutki. Szybko, ładnie poszło, płynnie. Bez complications. Sobie szybko wrócił do chaty. Się przygotował. 330 na godzinę to jest? Kuźwa, gdzie? Chyba w butach. Ostatnie okrążenie? Jo. Rzeczywiście aż mnie zatrzymało. Daj mu miodu. Aj, kapitan. Dobra. Idź tu. I tu. No i elegancko. I teraz tylko dojechać do mety. Się nie rozbijając. Żaden inny aut. Ups. No i teraz tylko dojechać do metki. Już chciał tam wjechać, kurde, na jakiś dziwny ten. Uff, ale przeżył. No, jak mam 11 sekund. Co typa? Typ ma do mnie 11 sekund. Mogę się zatrzymać i poczekać. Zrobić bączka i dojechać. O. Dobra, kończymy jeszcze. Ile nam zostało tych wyścigów? Wszystko? Raz, dwa. No, a dwa tylko zostały. Dwadzieścia pięć sekund, szybko poleci. Czyli dwa te zrobimy, zrobimy save'a, czyli będzie trzeba wyjść, zrobić. Wyjść, wygrać i zrobić save'a. Dobra. I to będzie tyle. I w środę pewnie zrobimy sobie suwy. I po suwach wtedy jeszcze czwarty stage będzie trzeba też zrobić. Poprzedni. I na końcu zostawić sobie. Czyli to dużo nie zostanie, nie? Znaczy, no tak mi się wydaje, że w środę. W 4 godziny. Chociaż szczerze, w 4 godziny damy radę to zrobić. Nie, mi się wydaje, że w 4 godzinki to. To się ogarnie. Hmm, 25 sekund. Tak jak z rekordem. Dwie, proszę bardzo, rekordzik. Mógłbym to jeszcze lepiej zrobić, bo kilka błędów zrobiłem. Teraz może być lepiej. Myślę, o, już nie będzie lepiej. Zobaczymy. 22. Dobra, już teraz dupa. Ty patrz, no dojechałem ich, nie? Co oni tacy słabi są tu? Początkowo to była tragedia, żeby ich w ogóle dogonić, nie? Po prostu może mój skill w grze się już poprawił. No, może ja po prostu się robię coraz bardziej zajebistszy. Dobra, i ostatni zrobimy Street X.
Tylko żeby zrobić, trzeba będzie zrobić restart. Czyli robimy tak. Wbijamy tu. Szybciej zrobimy. 24 sekundy. Czyli co? 1,5 minuty. Strasse X-y. Tymi szybkimi autami to jak najbardziej gorzej, jak to co mamy. Gorzej, jak mamy właśnie do czynienia z... Co? Wolne auto mamy. Wtedy ten Street X-y się dużą. Musimy zrobić tak. Musimy zrobić tak. Restart. I teraz damy radę. Teraz, że 20 sekund nie zrobię. No i w tej prostej biorę te. Właśnie tylko na dobrze zrobionych łukach, takich wiecie, szykanach ich robiłem. Teraz zobaczymy. Pójdzie teraz. Trasy trochę jak na gokardy, nie? Oczywiście szersze i większe. Auć. Też będzie kijowy czas. 24. Teraz zróbmy to bez większych zderzeń. Zobaczymy, jak nam wyjdzie. Słabo. Jo. To się wszystko mieści w tych 24 sekundach. Ale nawet dogoniłem typa. Cześć, Biro. Siema, Nero. Jego na dubel wziąłem jeszcze. Dobra. O, właśnie o to mi chodziło. Pyk. Return to Explore Mode. Klimatyczne oświetlenie. A ja, kurwa, mogę ci jeszcze zmienić kolory. Masz takie PlayStationowe. Będziemy grać w... na Microsoftie będzie na zielono. No. Będziemy grać w horror albo w coś na czerwono mogę zrobić. Zobacz, ile mam barw do wykorzystania. Tu takie. Inne lampy mają takie. Widzisz. Jest co. Cześć, Dark. Na bogatności. Tak. Lampy kosztowały 17 zł. Za sztukę dwie. I jedna z AliExpress za 7. Dobra, i ile mamy? 88%, słuchajcie, gry. 88%. Wszystko porobione. Parts unlocki. 92.16 i tu też zostały tylko 4 URL. A na poniedziałkowe ciemnej larwie będzie różowe, nie? PS2. O, tu mamy też wszystko. Czyli tak naprawdę są 12% gry, a tak naprawdę 8. Poczekajcie, jeszcze zobaczymy. Dwie rzeczy. Sobie zapiszę. To będzie bardzo ważne dla nas. A to są notatki Emi. Teraz tak, world map. I teraz tak, co zostały? World map. To był trzeci, zrobiliśmy, czyli czas stage 4. Raz. A czekajcie, będzie tak. Stage 4. Drag. Mamy tak.
Raz. Dwa. O, Street X. Street X. Raz. Dwa. Trzy. Cirkut. Jeden. Drugi. Trzeci. Dobra. Czyli z tej czwarty to jest 8 wyścigów. A stage 5? Nie ma stage 5. Powinien być. I teraz tak. Select car. Escalate. Aha, bo tu się nie wlicza chyba, co? Suwiaste. Nie no, bo one się nie różnią. Return to explore mode. I teraz tak, czy suwy są jakieś? Czy musimy zobaczyć. Suwy. URL na pewno. I tam coś jeszcze było, nie? Chcę zobaczyć, ile wyścigów nam zostało, żebyśmy mieli koniec, żebyśmy sobie zliczyli, ile tam tego jest. Mi się wydaje, że na ostatnim tutaj to jeszcze raz powinieneśmy robić, czyli po prostu po grze jeszcze powinny się pojawić te plansze ze stage'a 5, nie? Żeby dokończyć, tak mi się wydaje. Chyba, że game over będzie i koniec, już nie będziemy jeździć tam, nie? Chociaż mi się wydaje, że chyba będzie można podokańczać. O, już widzę, że jest jakiś jeszcze jeden SUV. O, dragi mamy. Raz, dwa, trzy. Trzy dragi. Raz, dwa, trzy. URL mamy. Raz, dwa, trzy. Trzy URL. Suwów mamy. Raz, dwa. Dwa suwy. Czyli jeszcze z tego mamy 3, 6, 8. Czyli około 16 wyścigów nam zostaje. No niestety. Troszkę tego jeszcze nam zostało. 16 wyścigów, tak? A kurde, mogłem jeszcze procent, bo ile 80 ileś procent, nie chyba. Jak mnie pamięć nie myli, aczkolwiek prawdopodobnie mnie myli, bo ostatnio bardzo mnie myli pamięć. No, to pada, to tu, to tu, to tutaj. Tak więc, moi drodzy. Nadszedła ta pora. Żeby zrobić do kogoś rajdziola. Kud jutro dzień pracowity. Będzie w sobotę robił. Już nie wiem, coś się z drukarkami, coś tam. Bardzo długi stream, gramy we wszystko. Pokażcie skarpetę. Co on tam pyka, coś ciekawego? O, tu mam dwie. No, jakieś kasety pokazuje. Znowu się chwali muzyką. Dobra, ten gra co? Mnie chcieli na jutro ściągnąć. A to wygląda jak... A Kroniki Myrtany. Nie. Ten gra. Doom. O. O. Doom. Max Payne 3. Dobra. Right. No chyba nie pojawi się na tym, nie? Tak więc, moi drodzy, słuchajcie. Bardzo wam dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się.
Bawcie się dobrze. Korzystajcie z weekendu. Dobrze napisałem? Dobrze napisałem. Więc co jeszcze mogę wam powiedzieć? To, żebyście byli zdrowi, żebyście bawili się grzecznie. Widzimy się w niedzielę prawdopodobnie, aczkolwiek możemy się nie widzieć w niedzielę, ale jak coś, to widzimy się w niedzielę. Dlaczego nie mogę rozpocząć rajda? Nie. Rajdujesz już kanał? Gdzie, kuźwa? O, już. Nie wiem, dlaczego wyskoczyło. Więc trzymajcie się, miłego i do niedzieli. Nara. Kudi! Straż! Dobry wieczór, witamy serdecznie, rajdy.